Dobra, idziemy. Monas jeszcze pogryzą. Co? Masz, ale musisz mi na psa świecić, żeby mnie nie zaatakował. Witajcie, zaczynamy dzisiaj nowego vloga. Jak widzicie, odjeżdżamy z tego naszego miejsca przelotowego, że tak powiem. Byliśmy tutaj tylko dwie noce. Przyczepa już jest podłączona i będziemy jechać w kierunku Portugalii, ale jeszcze się w Hiszpanii zatrzymamy na tydzień, bo chcemy zobaczyć delfiny. Przepraszam, że nie nagrywałem tego kempingu, jak tutaj wygląda to wszystko. Jakoś tutaj byliśmy przelotem i tak po prostu nie chciało mi się. Jeszcze tak szybko zmywa, ale nie wam pokażę. Powiem wam, że bardzo niewygodne. Tutaj jest po prostu za duży odstęp. Siedzicie po prostu tak i musicie się schylać do tego zlewu. Tak tutaj korzonki bolą i plecy, ta część lędźwiowa, że szok. Mogliby te umywalki robić tuż przy blacie. Ale taka informacja, jakbyście kiedyś kemping otwierali, to nie róbcie umywalek tak daleko od krawędzi. Proszę państwa, co? To dla nas jest za niskie, patrzcie, możemy sobie. Za niskie? Dobre dla was. Tak, dzisiaj nam Nadia pozmywała naczynia, więc jesteśmy z niej dumni. Już zaczynają nam pomagać w takich obowiązkach domowych. I zobaczcie, przyjechaliśmy na fajny kemping, jest tutaj niesamowicie. Jest tu tyle zieleni, tyle palm, ale niestety zamknięty. 27 lutego dopiero otwierają. Tutaj dzwoniliśmy, pan przyszedł, powiedział, że zamknięte do 27. A tak dzieci się cieszyły, bo tak im się tutaj spodobało. Kemping się nazywa Tarifa. Nagrywam wam, gdybyście byli tutaj przy Gibraltarze, ale nic, musimy jechać dalej. Musiałem tutaj zawrócić, trochę miałem stresu. Szkoda, że na początku dróżki nie napiszą, że jest kemping zamknięty. No ale cóż. I 3 km dalej jest następny kemping, trzygwiazdkowy. Tamten był dwugwiazdkowy. Idziemy teraz zobaczyć, jakie są wolne miejsca. Ile, Kasia, płacimy? 29,70 za dzień. I tutaj mamy właśnie do wyboru wszystkie miejsca, które są wolne oczywiście. Aha, no to idziemy zwiedzać. Zobaczcie, kemping bardzo przyjemny, dużo trawy. Ale szukamy słonecznego miejsca. Jedziemy. No, czekam na ciebie. Nadia prowadzi. Cały czas prosto. Okej. Już ale ja tylko będę. No. Ty, ja nie mam rąk. Patrz w lusterka, czy. Żebyś czekaj, żebyśmy nie zahaczyli. Ja ręce tu, ty jedziesz. Nadia sama jedzie? Sama jedzie. Tato, ja też chcę. Zaraz będziesz jechać. Ojej, ale nam tutaj zagrodzili. Słuchajcie, po nas przyjechało tyle kamperów, że fajnie, że znaleźliśmy miejsce, bo byłoby ciężko. Tak wygląda nasza nowa miejscówka. Mata już rozłożona. Tu jest fajnie, bo jest ta trawa. Wiecie, ja się poczułem jak w Polsce w pewnym momencie. Taki zapach tej trawy zielonej. Coś pięknego. Jak widzicie, mała parcela, ale tutaj niedaleko mamy parking na samochód, więc stoi sobie na asfalcie. No co, jest prąd, no ale nie ma kanalizacji i wody. Także kemping trzygwiazdkowy, ale jest dobrze. Chmury przyszły, ale pamiętajcie, że jesteśmy nad Oceanem Atlantyckim. Już nie nad Morzem Śródziemnym, tylko nad Atlantykiem. Więc trochę jest chłodniej. Jest już wieczór, ale przyjechaliśmy sobie nad ocean zobaczyć fale. Tam jest jakieś zejście, pójdziemy zobaczyć. Słuchajcie, tu jakieś wielkie psy latają, dlatego wziąłem sobie taką rurkę. Jakby co, to do obrony, nie? Jeden już tu podleciał, ale poszedł. No. Nadia rozmawia z Alinką przez telefon z kuzyneczką. A my schodzimy na plażę. I to jest już Ocean Atlantycki, moi drodzy. Tam widać Afrykę. Nie wiem, czy widzicie tamten ląd, to jest Afryka. Ładnie, fajnie. Dobra, robi się ciemno. Słabe ujęcia będą, ale ogólnie przyjdziemy tutaj jeszcze za dnia. Tak! Tata, jak tam się wyjdzie, to jest od razu głęboko? Tak, i są rekiny. Naprawdę? No, w oceanie są rekiny, ale tutaj akurat nie ma. Na brzegu tutaj nie ma? Nie ma. Państwo, narysuję wam kowboja.
to jest Ania? Cowboy. Cowboy. Dla naszych widzów. Brawo, Ania. Piękny! Cowboy! Jest cowboy! Nam ciemności nie straszne, idziemy z latarką. Szukamy koni. Tutaj jest. Tam są jakieś konie. Kasia idzie za nami. Ale ciemno. A ja mówię o czym? Tu jest koń. Tak wyglądają konie w ciemności. Ale ładne są. Pokażę, Ania. Wszystkie trzy wam pokażę. Trzeci jest tam daleko. Poczekajcie, zobaczymy jak się będą biły. Przed chwilą się biły o jedzenie. Świeć, Ania, przez tą dziurę tutaj. Przez tą dziurę świeć. A dlaczego one nas nie atakują? No są oswojone. Dobra, niech jedzą. Smacznego, konik. Zagrodę nad oceanem, nie? No, taki klimat tu mają, że hej. Ale będzie zimno im. Mają grubą. Konie mają sierść, Ania. Tam jest jeszcze jedna zagroda. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Coś czarnego. Wygląda na kozę. Ale mamy film jak horror. Widzicie? Tam coś jest. Ania, poczekaj. O, me zrobiła, czyli jest koza. O kurka. Oj, piesek. Piesek nas zaatakował. Chodźcie. Ania, chodź tu. Świeć mi na tego psa, bo ja nie widzę go. Kasia! Dobra, idziemy. Bo nas jeszcze pogryzą. Co? Masz, ale musisz mi na psa świecić, żeby mnie nie zaatakował. Są dwa psy. Jeden chyba na łańcuchu. Szymuś, dam ci, teraz możesz świecić, proszę. Świeć mi. I do tyłu też czasem poświeć, żeby mnie pies nie ugryzł w piętę. Albo w pupę. Szymuś, pies cię w pupę ugryzie zaraz. Patrz, do tyłu się patrz też. No, patrz pod nogi. My idziemy jeszcze na plażę i żegnamy się, bo nic nie widać. No zalało, przypływ jest. Coraz większy przypływ jest. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Czego szukasz, Szymuś? Klabu. Jest nowy dzień, jedziemy zrobić obiad po kempingu. Moje hamulce budzą wszystkich mieszkańców kempingu. Jak widzicie, Szymek ma kamerę na głowie. Co jest żywe? Coś znalazły dzieci. On jest żywy. Jaki piękny żuk, zobaczcie. On się rusza? No faktycznie, ale on jest jakiś... Uwolnimy go od tej pajęczyny. Zobaczcie, on ma pajęczynę na rogu. Musimy go oczyścić. Dobra, oczyściliśmy go, uratowaliśmy żuka. Tata! Jedziemy dalej. Tata! Jest bardzo z górki. Tutaj są sanitariaty. Ja wczoraj tam byłem o 1 w nocy. I teraz wam pokażę filmik, jaką jaszczurkę widziałem. Tutaj mamy zmywalnię. Tutaj jak widzicie są miejsca parkingowe dla wszystkich. Można sobie samochód tutaj zostawić. Tutaj jest dużo kitesurferów. Wszyscy suszą swoje stroje. I dojechaliśmy. Tak wyglądają zlewnie. Tu jest zlewnia do toalety, a tutaj jest zlewnia do szarej wody. A, Szymek jeszcze tutaj znalazł. Wszędzie są, dookoła. Tutaj też można zmywać naczynia. Jedna, druga. Zobaczcie, to jest ławka, można na tą ławkę wejść, chwycić się tego i się obracać. Zobaczymy, czy Ania da radę. Jeszcze takiej atrakcji nie widziałem. Ania chwyta. I mnie obraca. No, ja cię obracam. A to szybko, jak Jak chcę. Szybko, żebyś wyleciała? Nie. Ale fajne. Dobra, stop. Chodź teraz na to drugie. Zobaczyć, dosięgnę, ok? No. Dosięgniesz? No, chwyć się. Ja cię obracam.
Jest tu nawet kort tenisowy. Jak widzicie, paletki bierzecie, siatka jest rozłożona i można grać. Aha, gra w tenisa kosztuje 4 euro dla rezydentów, dla nierezydentów kempingu 8 euro. No ale jest otwarte. Jest też basen, ale jest zamknięty w sezonie zimowym, więc tutaj nie wejdziemy. Wejdziemy. Ale czekaj, czekaj, bo to się odpina, Ania. A tam chyba nie można wejść. Zobaczcie, Ania wchodzi. Zawiązałam się. O, uważaj, bo się... Nie widzicie. To Ania, weź kamerę i tam idź nagraj. Jest włączona. I oto ja. Widzicie? Taka jest woda. Tutaj w basenie. Taka. No, głęboki basen. Idę już do taty, bo mnie chyba złapią. Pa, pa. Tata, tylko zobacz, jaka w tym basenie brudna woda. Brudna jest? No. Zobacz. Ja też chcę, żeby... Uważaj na ten drut, żebyś się znowu nie złapała. Dobra, idziesz. Złapałaś się, poczekaj. Ach ty. Tak wygląda recepcja, tam jest bar. Tu jest wjazd na kemping, ale jeszcze coś ciekawego wam pokażę. Najfajniejsze jest to, że na tym kempingu jest automyjnia. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie jest myjka i można sobie samochód umyć. 1 euro się wrzuca i chyba zaraz tutaj przyjadę, bo już mam szary samochód. A, tu jest zlewnia dla kamperów i można napompować sobie jeszcze koła. Przyjechaliśmy do Tarife, do portu, żeby kupić bilet na delfiny, na rejs z delfinami, ale niestety od marca. Od marca, tak. Teraz są tylko organizowane takie wycieczki całodniowe. Tak, do Afryki. Można po prostu do Afryki sobie popłynąć i zobaczyć wielbłądy. Tak, do Maroko. 78 euro osoba dorosła, 58 za dziecko. Więc my płyniemy do Afryki. Tak, no właśnie się zastanawiamy, bo strasznie drogo. To wyjdzie około 1000 zł taka wycieczka jednodniowa, więc się zastanawiamy grubo. Chyba sobie darujemy, nie Kasia? Nie wiem właśnie. W sumie to przyjechaliśmy tu głównie po to, żeby zobaczyć delfiny, a tutaj pani mówi, że no nie zobaczymy raczej delfinów podczas tego rejsu. On trwa tylko pół godziny i już się jest w Maroko. I potem jest. Tutaj jest mapka i jak popłyniecie, to właśnie taki statek dziwny was tutaj przywozi. Potem autokarem was obwożą po... No po tej krainie całej, poruszona afrykańskiej. Atrakcja. No i też tutaj jest w cenie obiad. Mhm. Można zobaczyć wielbłądy. No nic, zastanowimy się jeszcze. Dzieci znalazły tutaj gołębia. Mówią, że jest oswojony, a mi się wydaje, że jest trochę chory. Oswojony jest? Tak! A, kuleje, nie ma nogi, zobaczcie. Dlaczego? Nie wiem, może kot mu odgryzł. Nie, on złamał nóżkę, tata. Może złamał. Przyszliśmy na promenadę na zachód słońca, ale nie zdążyliśmy. No. Czas start. No jedź. Ej, zostaw go. Tutaj jest dla ludzi, którzy biegają, taki kranik. A ja teraz będę pić. Ale ty nie biegasz, nie możesz się napić. Mogę. Tu się z boku naciska. Nie, nie, teraz ja się trochę napiję. Jesteśmy na plaży, ale to jest takie fajne przejście do restauracji. Przynajmniej widzimy coś dzięki tym lampkom. Taką mamy łunę. Tam jest słońce. Zachodzące. Zachodzące, już zaszło. Ale fajny, fajny efekt. Musieliśmy wrócić, bo... Bo co zrobiłaś? Przewróciłam się na ręce. Tak, i tam było takie dno, bo jest odpływ i tam tak czarno jest i musimy to umyć. Dobra, ja Ani tak zrobię. No myj tutaj. Powiem wam, że chcieliśmy jechać wektrą do Afryki. Przeprawa kosztuje 1600 zł. Ale to trochę dużo, no zastanawiamy się cały czas. A jakbyśmy chcieli przeprawić się po prostu tylko promem i tam wycieczkę autokarową zrobić, to kosztuje 1000 zł. No mamy takie marzenie, zawsze mieliśmy marzenie, żeby do Afryki się dostać.
i nie wiemy, czy się zdecydować, czy nie. Jednak trochę dużo pieniędzy. Proszę państwa, może tata iść ze mną tam na koniec, może chcę zobaczyć, czy wyrzuciła jakąś rybę. Dobra, i pokażemy ten odpływ. A wy co byście zrobili, będąc tutaj na miejscu, bo prawdopodobnie już nigdy tutaj nie przyjedziemy i trochę mi szkoda, żebyśmy tam do tej Afryki nie dotarli. No bo wiecie, pieniądze to nie wszystko, nie? Nie, Ania? Tak, ale czasem trzeba wydać więcej, żeby mieć na całe życie wspomnienia. I zobaczcie, o właśnie, tutaj Ania się przewróciła, bo morze się cofnęło i zostawiło takie czarne błoto, takie fuj. No i Ania się przewróciła i miała od tego czarne ręce. I ja idę na koniec morza, żeby zobaczyć kraba nieżywego albo rybę. Co? Dobra, i świecimy. Plaża jest tutaj ogromna, zobaczcie, tam jest promenada, a my nadal idziemy jeszcze piaskiem. No jeszcze wprawdzie 10 metrów jest morze, znaczy ocean, ale plaża jest naprawdę szeroka. Takie zabawy po ciemku to są całkiem fajne, powiem wam. Ania kopie największą dziurę na świecie. Ja będę świecić. Ty świeć, Szymuś. Thank you.